Tak właśnie wygląda miejski raport o sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście z dzisiaj. Od kilku dni prezydent miasta i kierowany przez niego Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego nie mają dostępu do niezbędnych danych, które pozwalają wypełniać zadania samorządu w zakresie zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Rolą takiego zespołu jest analizowanie na bieżąco sytuacji, która ma miejsce, nie musi mieć to oczywiście tylko odnośnie pandemii panującej, ale również są różne kataklizmy, różne zdarzenia takie, które wymagają współdziałania, współpracy określonych służb, określonych jednostek i ten zespół zarządzania kryzysowego jest umocowany do koordynacji działań na danym terenie. Oczywiście ta pandemia, która występuje od wiosny bieżącego roku, w początkowym fazie przyniosła nam wiele pracy. Trzeba było najpierw wniknąć w tą materię i później na bieżąco śledzić, analizować, co się dzieje tutaj w Suwałkach, w najbliższej okolicy. I podejmowaliśmy we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pewne działania, z Wojewodą Podlaskim. Natomiast od tygodnia jesteśmy odcięci od informacji, bo żeby dobrze zarządzać, podejmować właściwie decyzje, odpowiednie decyzje do skali chociażby zagrożeń, to trzeba być zaopatrzonym w bieżące informacje. Tych informacji bieżących nie mamy. Jakie jest wobec tego stanowisko prezydenta miasta w tej sprawie? Ja rozumiem, że państwo od tej pory przejęło na siebie obowiązek od początku do końca. Także samorządy zostały odsunięte od realizacji tych spraw. Ostatni raport do ratusza dotarł 20 listopada. Kolejny, ale z dramatycznie ograniczoną ilością potrzebnych danych, pojawił się na rządowej stronie we wtorek, 24 listopada. Jedyne, czego można się z niego dowiedzieć, to ilość wykrytych zakażeń w ciągu ostatniej doby i liczba zgonów wynikających z zakażenia koronawirusem. My nie wiemy, ile jest osób chorujących, ile jest ozdrowieńców, ile osób przebywa w izolacji domowej, ile osób w kwarantannie. Takiej wiedzy nie mamy. W poniedziałek prezydent skierował w tej sprawie zapytanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach. Na pytanie, co się stało, bo najpierw zasygnalizowała mi pani dyrektor suwalskiego sanepidu, że zaprzestaje przekazywania informacji z polecenia góry, bo dostała zakaz przekazywania prezydentowi, zresztą dla innych jednostek również tych informacji z pewnymi konsekwencjami, gdyby to uczyniła. Ja rozumiem panią dyrektor i wiem, że to jest działanie w całej Polsce, ale to w pewnym sensie utrudnia nam pracę, a wręcz uniemożliwia pracę Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. I ten zespół w tym zakresie pandemii to staje się fikcją w tej chwili. Trzeba szczerze, otwarcie sobie powiedzieć, bo jak zarządzać, kiedy odcięci jesteśmy od informacji.